search your feelings, you know it to be true. No! No! I chcemy iść tędy. W Ritra. Hanuman, potrójna? Tak, ja pierdzielę, to jest... 3 exp? Dlaczego tak mało expa dostajemy w ogóle? Czy to jest... O co tu chodzi? Może to od Vritry, nie wiem. Ja pierdzielę. Masakra. Shinji, mamy konia anioła Super Saiyan! Zobacz! Super Saiyan koń anioł po prostu, totalnie. Nie mam pojęcia, Shinji, jak się ustawia. To musisz ustawić chyba globalnie na Google Plus. Paraliż? Nie! Wytale mogą być wkurzające. Otok! Oh, come on! Nie! Musisz odczekać, Shinji. Musisz odczekać. Przynajmniej mamy te Stone Bulletsy, więc jest plus. Ile może być warp pod rząd? Come the fuck on, game! What the fuck? Ile może być? Ile jeszcze? Z 50? Chryste, Panie Boże Święty! Więcej, kurna, no! To ona może leczyć paraliż, czy nie? Chcę, żebyście wiedzieli, jak bardzo nienawidzę tej gry. Znaleźliśmy 4000 Magnetite, więc nice. Niestety musimy się bić, no. Czy paraliż zejdzie nam sam, czy musimy się zadbać o to, żeby on zszedł nam? Więc ja na wszelki wypadek się tepnę do... Panie i panowie, tak kończy człowiek, który za dużo przybywa ze mną. Co czemu? Ja takiego powiedziałem. Że te ręki, czy co? Arr. Kończy czy zaczyna? A, fajnie, okej, okay, super. Dopiero co się leżyliśmy z jebanych align... Jaką wersję Ultimate Persony 5? What the fuck? Cześć, Filip. Dajcie mi skończyć tę grę! Ta gra jest głupia. Zdecydowałem specjalnie. Tak, Filipie, chociaż to jest taki common knowledge, że Persona 5 jest zajebista. Każdy to wie. Nie tylko tobie, to trochę przypomina Wegę. Patryk Wega? Nie zostało, jeszcze zostało tej gry. Teoretycznie katedra to jest ostatni dungeon, a ten to jest tylko taki
obowiązkowy, ale taki poboczny względem niej quest, więc... Zostaje nam tylko zwiedzanie jebitnej katedry, więc powiedziałbym, że jakiś ten stream i jeszcze jeden albo dwa następne. Jeden przy dobrym szczęściu, którego oczywiście nie mamy. Mam wrażenie, że jaksy są odporne na ten, na bronię. W sensie, że no... Jak się je próbuje gun, to one to repelują, ale no do... Wiesz, można walczyć! No, come on! No co? Ale to jest głupie, dlaczego nie może być jeden random encounter na takie starcie? No come on, przecież to jest... Jeden krok, zrobiłem dosłownie jeden krok! Jest tu pośledzona. Cały czas jestem pierdolony w form. Are you serious? Pierdolny Megidoc, bo co mi zostało? Tak, bardziej mam plan. O, trafiłem ze słabością. Na wtorkowych streamach będziemy robili albo Chrono Trigger, albo Suikoden. Taki jest plan. Zrobię adekwatne głosowania na grupie Urlopowicze Cywaliona na Facebooku. Chciałbym chyba tylko raz albo dwa robić Suikodena. Ja bym robił takiego nieprzypadkowego, tylko że to byłaby, wiecie, seria taka normalnie wtorkowa co tydzień. Wypierdolność z tymi jebanymi demonami, Boże Święty. To z tym kruszeniem Rayganem, no... Ja przepraszam, ale jedno nie ma związku z drugim, bo one mogą kosić, ale jeżeli jest tyle tego gówna naraz, to nic nie pomoże, no come on! Przecież to... Moje miecze i broń nie mają wpływu na demony, na częstotliwość pojawień się walk losowych. W końcu Fullmoon się wziął i wydupił stąd. Jakie kurwa szczęście, no. Jesteśmy na szczęście już na trzecim z czterech pięter. Z NES czy NDS zrobimy też głosowanie na ten temat, jeżeli wygra Trigger. To, że oczywiście to piętro jest najbardziej popierdzielone ze wszystkich, jest najbardziej kręte i... Oto widzimy rzadkiego syfika, płaczącego słonymi łzami. Moc soli i wibracje ego będą wam dane. Jeśli napiszecie już syfik, wszystko dobrze, zaraz katedra. Dawać mi tam, nie wiem... Spokój.
Głupie demony. Głupie demony! Głupia glu! Musisz się tak dawać krzywdzić. Cześć Erika, witam bardzo serdecznie. O Jezu! Co z tego, że jest na kanale? Boże święty, już będziecie mi dyktować, co mam robić ze streamów. Come on! Tamten let's play był absolutnie chujowy i nie chcę go powtarzać. Nie chcę, żeby on był wersją obowiązującą. Co z tego, że jest na kanale? To jest jakiś żart. To jest dowcip. Dawaj mi magnetite i wypierdalaj. Zobacz na koniec, jak mnie solą nie posypiesz. A co ja właśnie robię? Ze mnie tak się sączy, że każdy powinien mieć w nadmiarze. Ta gra! Ten counter rate. SMT to jest wysrane prosto z najgłębszego odbytu najgorszego stworzenia na całym świecie. Śmierdzące fekalium, które opakowano w srebrny papierek, w to sreberko, w które się pakuje kurde rzeczy i sprzedaje się ludziom po 60 dolców za sztukę. Co to ma w ogóle być? Kto? Co? Jak? Gdzie? Po co? Kto w ogóle, czy ktoś testował tę grę? Czy ktoś robił cokolwiek, żeby upewnić się, że to jest jakieś quality? Czy mu komukolwiek zależało na tym, żeby to była gra, do której będzie się przyjemnie wracać? Nie, bo po co? Dopierdzielimy wywalony w kosmos Encounter Raid, wywalone w kosmos wszystko. Nie możesz, graczu, grać normalnie w tę grę, tylko musisz przechodzić przez 5000 różnych encounterów, które zawierają swoje własne 5000 randomowych encounterów i nie ma szansy, żebyś tego pominął. Może będziesz akurat na tyle szczęśliwy, że trafisz do tego jednego demona, który będzie miał czar, który obniża ci częstotliwość, albo uciekasz, ale może nie będziesz miał odpowiedniego alignmentu, żeby mieć tego demona, no kto wie? Yoma Ganesha, czy zapytasz mnie o pieprzony likier? Stop it from living! Masz dołączyć do mnie, będę słony. Dupa psia, dupa, dupa, chodź tu. Dawaj. Chodź tu, Ganesha, kurwa, dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ganesha jest naszym party, ma zajebiste staty w chuj. Jest wykurwista, po prostu, no zobaczcie, rozpierdala wszystko na kawałki. Co innego może zrobić niebieski słoń w złotej koronie, w złotym ubiorze z szabelką? Jak szlachta z szabelką, jak sarmaci, prawdziwi polscy patrioci wieku XVIII. To jest znak służby dziejowej, do której został wybrany ten wywalony w kosmos słoń z trąbą, kłami na niebiesko. Cały wchodzi, cały słoń, Mudo 3, Diarachan 8, Sabatma, nawet nie wiem co to do jasnej cholery jest. Niech ktoś mi wyjaśni, ja nie mam pojęcia. Nie ma miejsca dla tego demona w party, ale to jest zawsze o jeden random encounter mniej. Bardzo się cieszę. Im mniej, tym lepiej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. To jest słoń, który musi wypełnić swoją misję dziejową, który ma swój obowiązek, który wyszedł ze swojej strefy komfortu po to, żeby wspomóc naszym bohaterom. To jest...
Ta gra to jest żart. Sięgam. Dobra, gdzie idziemy teraz? Ten słoń to jest Mariusz Pudzianowski. Niech będzie. Oh. Tak, Filip, mam szacunek, że nie będą się bić ze mną. Sabatma pozwala... O nie! O nie! To, co Bart powiedział, twórcy tej gry powinni zapierdalać na galerze pełnej random encounterów i wpadać na nie do końca życia. Ty, wyobraźcie sobie taką hipotetyczną sytuację. Sytuację taką, że jesteście na tej pieprzonej łódce. Macie pieprzoną łódkę i pieprzone wiosła. I płyniecie na tych pieprzonych wiosłach. Wiosłujecie, chcecie dopłynąć do celu, bo widzicie już brzeg jest niedaleko, ale nie umiecie pływać w pław. Jest ogromna, olbrzymia łajba i musisz dojść do steru. I dziura, i wpadasz w dziurę. Musisz się wspiąć, naprawić to dziurę, żeby nie zatonąć. I co potem? Idziesz następny krok i kolejna dziura. I widzisz jakieś myszy, jakieś paszczury, które zjadają tę łódkę od środka. Musisz się nimi zająć, musisz wystrzelić je swoim pierdolonym railgunem. I co potem? Wychodzisz z tej dziury, łatasz, kolejna łata. Łódka ledwo nie utonie, ale jakoś jeszcze pływa, jeszcze płyniesz. Płyniesz do tego brzegu, idziesz kolejny krok, następna, kurwa, dziura i tym razem jeszcze więcej szczurów! Przecież to jest niedorzeczne! Uff. Ta gra... To jest... Is the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Dziękuję, Sylwioszku. Jeżeli cokolwiek wyniesiecie z tych streamów, to chcę, żebyście zapamiętali moje słowa o tej grze. Niech to będzie świadectwo, niech to będzie dobra nowina o tej grze, niech to będzie piękna wiadomość o tym, jak bardzo ta gra się wielkiego, czarnego, kolejowego maszynistę. Na ile pamiętam, musimy pozbyć się jednego demona, najsłabszego w miarę Sparty. Wezmę Saruta Hiko, bo on jest... albo w Ritrę. W Ritrę wywalę, bo w Ritrę i tak... Pewnie może połować. Dismiss. Media nie leczy status. To jest koniec. To jest żart, ta gra jest śmieszna. Ale dobra, jesteśmy na... O nie, to jest kolejny labirynt! Piętrze 48, ostatnie piętro naszej wielkiej podróży. Każdy krok będzie obarczony po prostu całą masą pierdolonych random encounterów, które nigdy się nie skończą, bo po co? Jaksa, gro? Jaksa? Jaksne? No. Ganesha, ha, ha. Najmniej wiecie co, cieszę się, że przy okazji zgarnęliśmy demony, że nam leci jakoś magnetite, że ta kasa, że to wszystko. Ale no... Wyobraźcie sobie, gdybyśmy nie mieli tych wszystkich demonów tutaj, gdybyśmy nie mogli przegadywać tych wszystkich walk. Wyobrażacie to sobie? I tak nie możemy przegadywać połowy.
paraliż. No nie, no nie, no nie. Mani. Idźcie w pizdu. Pomnij stąd. Właśnie wiem, mogę niektóre przegadać. No wyobraźcie sobie, że nie można przegadać żadnej. Tak czy jak jesteśmy już coraz blisko celu. Nice. Nice, bogacimy się. Ale za chwilę wzbogacimy się dużo bardziej czymś dużo bardziej wartościowym. O. Oh. Aha, okej. Fuck. Wiesz, to szok. Dobra. Ale no oczywiście nie dowiemy się, póki nie przejdziemy przez pierdyliard innych random encounterów z dupy. Oko. Pan dał mi hajs i zbogacimy się, mówię, przynajmniej o tyle dobrze. Nie, naprawdę, srogo się bogacimy. I chodźmy do środka, bo w środku znajduje się... Vishnu! O, czy to możliwe? Tak! Wy jesteście ludźmi, którym mam użyć swojej mocy. Chodźcie, walczcie razem ze mną. Pomóżcie mi pokonać Ravana i otwórzcie ścieżkę dla Boga, aby wzniósł się do katedry. Vishnu stał się naszym minionem. Vishnu! Vishnu! Vishnu, zobaczcie na to! No dziecinko, Boże, Vishnu! 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 82 poziom, 990 HP, Vishnu! Megiddo, Mahama, Diarahan, no to jest... Vishnu! I mamy go w naszej drużynie! Tylko bałem się, że... Nie chcę wykrakać, póki go nie przywołamy właściwie. Zdejmujemy sparaliżowaną chimerę. I samonujemy. Vishnu. Powinien za darmo dla nas pracować. Tylko jest! Możemy używać Vishnu! Możemy używać Vishnu, tak! Tak jest, zobaczcie, no to są staty po prostu wymarzone dla każdego demona. W końcu Low dostaje coś porządnego, w końcu! Ja pierdzielę, Megiddo, no Mahama, Jezu Chryste! Fun fucking tastic, wracamy na... Powiedziałbym, że warto było, ale nawet... No... Niech będzie, że warto. Powiedzmy. Tu Vishnu nie ma gaci, może taka jest jego religia, że nie ma gaci. Zwykle na jeden z dwóch nastrojów, chcę kogoś zabić, chcę wszystkich zabić. Chcę zabić kurwa tych ludzi, którzy projektowali tę grę. Holy shit. Więc schodzimy na dół teraz. Znaczy na dół. Nie wiem, czy Vishnu to on, czy Vishnu to ona. Mam tam w dupie. Filip Melzacki, czy... A może byś tak dostał bana za chwilę? Ty już się narażasz Tasiorowi. Teraz się mi narażasz, to ja ci radzę, nie przeginaj sobie. Fun fact, East jest bardzo podobne do West, jeżeli chodzi o konstrukcję. I niestety tutaj będziemy musieli się już bić ze wszystkim solidarnie. Cześć Lady Demolatron. Nic nie szkodzi, spokojnie.
Ominął cię tylko bardzo potężny rand. Filar wiary. Coś w tym jest. Czy można chociaż z nim pogadać, żeby, nie wiem... Be gentle. Fuck! No i znowu musimy się teraz pieprzyć z pięcioma... Level up. Więcej speed up, proszę. Gluma level up. Czy dobicie jej magii wyżej ma jakikolwiek sens? Zastanawiam się. Nie nauczyła się żadnego nowego czaru, więc niech się goni! Jest głupia jak ta gra! Czemu ona nie może się nauczyć pieprzonego Media Rahanu? Czemu? W tej wersji znasz prawo alchemii? Które? Równej wymiany czy inne jakieś? Dobra. Pierwsze, wsadzić go do gorącej czekolady. Pierwsze piętro. A to jest też swego rodzaju labiryncik malutki, ale zawsze. Labiryncik, no. Po prostu jest. Przy tym random encounter rate'cie to przechodzenie przez to to jest. O! Tak szaca. Ale jest Vishnu i ma Megiddo i ma Hamedia Rahan, więc... Cokolwiek. Nasze party wygląda dosyć kompetentnie w tym momencie. Pączek. Ta gra chce, żebym się przemienił w Super Saiyanina. Przysięgam. I'm a Super Saiyan. Pączka ze starej pączkarni. Przeczytałem przez chwilę pączka ze starej pączkami i takie what the fuck? O co ci chodzi? Oh, come on! No nie! Dlaczego? Dlaczego te demony mogą odbijać pociski? No come the fuck on! Przecież to nie ma sensu! Nic nie można używać, dosłownie nic! Vishnu ma dużo many, może leczyć wszystkich. Ale nie uleczy moich obrażeń psychicznych. Mam w dupie to, czy glu to jest stone, czy nie stone. Cokolwiek. Niech się sama odkamieni, jak taka fajna jest. Tak czy siak, tutaj powinniśmy dostać skrzynkę z kolejnym 4K Magnetite'u, więc to nas bardzo ustawia. Andaj. Do Mestosa. Jakbym miał... Ręki no Ken znaleźliśmy, no proszę, będzie kolejne
pieniądze do wydania. Czyli charakter Glue jest teraz... Stone Cold. Zimny jak głaz. No, Stone Cold, to o czym mówiłem. Present from Hades? What the fuck? To jest jakaś część wyposażenia chyba. Stoned! No to jest do wyposażenia, oczywiście nie jest to silniejszy niż Hinokagutsuchi. Stonowa. Kolejny ręki no Ken! What the fuck? Czy nie narzekam, bo to jest bogata broń do zgarniania, ale... Teraz mamy dwie możliwe ścieżki działania. I pójdę chyba tędy. Bo jest prościej, wydaje się mniej skrętów być. Czy ona się może odkamienować? Proszę, 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 proszę. Ja nawet nie chcę myśleć, jak gigantyczna będzie katedra, jak bardzo chujowa będzie do przemierzania, skoro już mamy takie problemy z głupim, małym jakimś ofisem, what the fuck? Arm. Stone chyba się sam nie ule... Jeszcze mapper się wyczerpał, super. Więcej, kurwa, ja pi... Nie, żart jakiś. Chuj mi ta chata jest. O nie. Będę... Nie mam, zupełnie czuję się tak cholernie zdemotywowany tym, co widzę, że nie mam po prostu słów. Nic nie jestem w stanie powiedzieć, bo... Po prostu no sami widzicie, co się dzieje. Ta gra śmieje się mi prosto w twarz, po prostu, to się dzieje. Zrobię state'a, bo chcę przetestować... Przedmioty, czy może jest coś, co wyleczy plus ze swojego stanu? Nie. What? Gdzie my jesteśmy? A, okej, okay, tutaj. Koszmar. Jest naprawdę koszmar.
Mepatra, no ja jakby któryś z moich demonów miał, ale mają chyba glue. Na szczęście to są już schody na ostatnie pierdolone piętro tego gównianego przybytku. Oczywiście ona nie mogłaby być sobą, gdyby nie... była strasznie przegówniana. Oczywiście mamy dużo do zwiedzania tutaj. O zgrozo. Dobra. No tak, no oczywiście, czego innego by się spodziewać można. Po tej gównianej podróbie jak porządnej gry. Mingen! No sobie coś w internetach. Exp cache magnetite. Jak to mapa pokazuje? Tak, oczywiście to jest jedna wielka, gigantyczna spirala. Wystarczy, będziemy szli prosto. Serce katedry, wejdziemy do środka, tak. Seversi, stało się złe rzeczy. Virgliusz aktywował centralny reaktor nuklearny katedry. O ja pierdolę, kocham te postaci. Najpierw ICBM, później zatopienie, a teraz reaktor jądrowy. O mój słodki Jezu. I przywódca Armii Chaosu, Demon Lord Asura, skierował się do 8. piętra piwnicy w katedrze. 8! Poprzez jego przywództwo Armia Chaosu pod swoją kontrolę przyprowadziła całe podziemia. A to ja. Mistrz Michał, który jest przywódcą naszych wojsk z szczytu katedry, jest bardzo zaniepokojony tą sytuacją. Z prędkością, w której podbiją katedrę, mogą przeważyć nad naszymi siłami. Aby odbić katedrę, musimy pokonać Lorda Asurę. I to wszystko. I jesteśmy wwaleni zupełnie w miejscu, w którym nie byliśmy, cokolwiek. Okej.
Uuu, ginie Mekala! Nie! Nie, 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 nie! 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 Oczywiście są go. Cześć Janinko, witam cię bardzo serdecznie. Zabierz mnie od tej gry, proszę. Zabierz mnie od tej gry. Mam dość. Cześć Krzysiu. Janinko, zabierz mnie stąd. Szkoda strzępić. Tak, bigosik, proszę! Ja nie wytrzymam dłużej po prostu. Ej, nie obrażałem go, what the fuck? O co wam chodzi? Pograć sobie coś fajnego w zamian. Już niedługo, już 20 minut. X6 teraz byłoby dużo lepsze, ty nawet nie wiesz. Jak bardzo wolałbym teraz grać w X6. Dobra. Jest tak, Wisznu ma robotę. Wisznu ma robotę uleczyć wszystkich, przynajmniej robi to dobrze. Bóg zniszczenia z 10, a w sumie. Wciąż SMT. Sprytnie. Jak tam Janinko, bo wróciłaś i bardzo się cieszę, że... Jak tam się czujesz? Mamy tutaj... samego... Juriela! Witaj, wielki bohaterze, ty, który walczysz w imię Boga. Obyś używał swoich uświęconych mocy, aby obmyć tę katedrę ze zła i sprowadzić światło na ziemię. Użyczę ci swojej mocy. Juriel dołączył do party. Więc obok Wisznu mamy Juriela, który umie Mazanme, Shibabu i Samarikarm. Ma dużo HP, ma bardzo dużo mocy i obrony. I kogo on by mógł nam zastąpić? Kto jest takim naszym zamiennikiem Juriela na razie? Hanuman wydaje się być kandydatem do odpadnięcia pierwszym. Hanuman albo... Hanuman jest mocniejszy od Kuhulaina. Tak. I ma też te, mają te Rukadże, obydwoje, więc... A Super Saiyan Konni Anioł. Ma Suku Kadże, Raku Kadże i Maradzię. Tak szczerze to... Tak, Hanuman ma te Rukadże, Kuhulain ma te Rukadże. To są tak naprawdę jedyne czary, które mnie interesują buffujące w obecnej chwili. Jeszcze nie zagrała na swoim ostatnim akordzie, jakby. Intimidate. Identify yourself. Magnetite.
Wypierdzielaj stąd, głupi demon! Ile encounterów naraz? Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Attending. Immediate. Identify yourself. O Boże, dzięki Bogu, oni se poszli. I mamy kolejne zamknięte pomieszczenie, w którym... Archanioł Gabriel. Seversi, Glu, nasi nowi Adamie i Ewo. Czas, kiedy Królestwo Tysiąca Lat stanie się rzeczywistością, jest już tylko o krok. Ścieżka, którą kroczysz, jest oświetlona jasno i przepełniona świętym światłem. Użyj ci swojej mocy, aby przynieść jeszcze więcej światła. Archanioł Gabriel dołączył do naszej drużyny. Wow. Gabriel, jakie on ma staty? Co on może? Ma Ziongad, Jarahan i Mediarahan! Jebany wygrał! Następny rudy, co to za herezja? Tak, ma Ziongad, Jarahan i Mediarahan. Mediarahan. Jego sobie za kolejna przyzwiemy. Gabriela. Tutaj. Naszym ostatnim sprzymierzeńcem jest Rafael. O, to ty, Seversi, ludzkie dziecię, którego czyny są wypełnione mocą prawa. Witaj w naszej najświętszej świątyni. Razem sprowadźmy koniec na ten świat wypełniony morderstwem i zniszczeniem. Póki pokój nie przybędzie na ziemię, poddam się twojej kontroli. Seraf Rafael dołączył do drużyny. Nice! Więc oczywiście za Hanumana wchodzi sobie Rafael. Ten Stikena. No i mamy całe anielskie party. Co potrafi Rafael? Bufolama z Yonga, nice, w porządku. Rafał, w sumie powinienem mówić Rafał, a nie Rafael. Ale dziś jest Juriel, Gabriel i Rafael. Rafael. To są prawa, które studiuję, o tak. Dobra. Tak czy siak. Wyobraźcie sobie, że możemy wyjść na chwilę na zewnątrz.